Legame! Fuego! 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 Czy to był wymagający mecz, wymagający przeciwnik? No na pewno każdy przeciwnik w tej lidze jest wymagający, ale dobrą taktykę postanowili trenerzy przed meczem i myślę, że wypełniliśmy co do słowa całą taktykę i wykorzystaliśmy słabe strony przeciwnika. Właśnie, trener mówił, że założenie było takie, żeby dużo grać stronami i wrzucać ze skrzydeł. Które skrzydło, twoim zdaniem, prawe czy lewe, zrobiło więcej zamieszania w szeregach? No myślę, że było wyrównane po lewej, po prawej stronie. Niebezpiecznie była jak Adam Frączak, tak jak Robert Kołędowicz. Także myślę, że założenia spełnili na 100% i właśnie aj bramki padli po tych odskrzydlających akcjach. Czy był taki moment, kiedy wdarła się obawa w to, że jednak Widzew zdoła wyrównać? Bo był taki moment, że oni po dwóch bramkach strzeli kontaktową. No myślę, że to była taka przypadkowa kontaktowa bramka, ale pewne kontrolę nad meczem mieliśmy w swoich rękach. Długo śpiewaliście w szatni jeszcze? Tak, na pewno cieszyliśmy się, no i teraz jest przerwa na reprezentację i następny przeciwnik Legia u siebie, dobrze się trzeba na nią przygotować. Czy też będzie szansa ugryźć, no Widzew już nie jest liderem, ale był liderem całkiem niedawno jeszcze, zawsze się mówi bij lidera, ugryźć mu 3 punkty. Czy Legii, która teraz jest liderem, ugryziecie? No na pewno będziemy się starać, no i będzie to ciekawy mecz.